Możemy zadać krótkie pytanie odnośnie wyborów. Na kogo oddacie sobie w tym roku głos? Na żonę. Na żonę? A, możemy pana się zapytać, na kogo odda pan głos w nadchodzących wyborach? To jest anonimowe, niezależne. Chodzi nam tylko o typ. Chodzi nam tylko o typ. Internet, tak? Tak, internet. Na strada. W sensie? Ale nie, na nadchodzących wyborach prezydenta. Na jakiego kandydata pan swój głos odda? Aha, Bronisław. Bronisław Komorowski? Można wiedzieć dlaczego? Ja się za bardzo nie interesuję polityką, ale nie narzekają to. Nie narzekają. No, zostawię to dla siebie. Dla siebie. Proszę panu zadać pytanie, na kogo pan swój głos odda w nadchodzących wyborach. Sonda jest anonimowa, tylko po prostu sprawdzam. Muszę wypowiedzieć, na kogo? Nie masz czego bać. Nie masz czego bać. Andrzeja Dudę. Andrzeja Dudę. A można wiedzieć dlaczego? Jest to jakiś taki... Najbardziej jego program mi się podoba. Najbardziej go. Chciałem tylko zadać pytanie, na kogo państwo oddacie swój głos na początku wyborach. Proszę pana, ja nie wiem, czy ja pójdę na wybory. Nie? A nie jakby wiem. Pani już miała iść, albo pan, to na kogo tylko macie typ, jakiegoś swojego... To jest anonimowo. To jest anonimowo, tylko jakiś swój typ. Macie jakiegoś swojego? Nie, ja to pewnie na Kukizę zagłosuję, bo już reszty mam dosyć po prostu. A pan? Prawdopodobnie też tak samo. Jeżeli pójdziemy. Okej, to za... Pan odda swój głos w nadchodzących wyborach. Ma pan jakiś swój typ? To jest anonimowe, tylko dla nas po prostu do. Wiem, że chyba na nikogo. Na nikogo, dlatego, ale... Dlatego, że nie mieszkam w Polsce i... A jakby pan już mieszkał w Polsce i mógłby oddać, to miałby pan swój typ, jakiegoś swojego kandydata? No myślę, że na panią Ogórek. Panią Ogórek. A tak. Można wiedzieć dlaczego? Dlatego, że oglądałem debatę i tak najbardziej konkretnie dla mnie mówiła. Najbardziej chciałbym zadać panom pytanie, na kogo oddacie swój głos w nadchodzących wyborach prezydenckich? Nie wiem. Nie wiem. Na pana Kukiza. Na pana Kukiza. Chcielibyśmy panu zadać pytanie, na kogo pan odda swój głos w nadchodzących wyborach prezydenckich? Na Korwina. Na Korwina. Brawo, dziękujemy. I mowę, więc nie ma problemu, po prostu robimy test na... No więc obydwoje zagłosujemy na Mariana Kowalskiego. Pani też? A koleż? Siostra, tak? Też. Okej. Okay. A można wiedzieć dlaczego? Macie jakiś taki... Dlatego, że jest antysystemowy, gada najmądrzej ze wszystkich i po prostu mam takie poglądy. Na Marsz Niepodległości pojechałem i takie mam wartości po prostu. Chcielibyśmy zadać państwu, na kogo oddacie swój głos na wchodzących wyborach tego prezydenta. Macie swojego kandydata? Nie. Macie? A jakby pani miała? Może pan ma? Ja też nie. Nie? Nie wiecie, na kogo nie. Tam? Okej, okay. Dziękujemy bardzo. Na kogo oddacie swój głos w nadchodzących wyborach prezydenckich? Trudno powiedzieć. Nie jesteśmy z żadnej partii, to po prostu zwykła sonda. Trudno powiedzieć. Nie macie swoich typów? Prosimy jakiś typ, no, może panowie się wybiorą. No na pewno panowie pójdą na wybory. No. Na pewno musimy jeść, bo to są nasze, nie? No dokładnie. No. Więc macie jakiś panowie typ? Możemy wymienić nazwiska jak potrzeba. Tak. Nie, lepiej nie. Nie, bo przyjezdni, także wiecie. No. Nie, to tam my też przyjezdni. Aha, my też przyjezdni. My nie jesteśmy z tego właśnie, to my to robimy w całej Polsce. Dlatego, tak. Że u siebie byśmy byli po prostu też rozpoznawalni bez sensu. My jeździmy akurat tam po innych miastach. A, no niech zostanie ten, co jest. Na pana Komorowskiego, tak? A pan? Pewnie też. Pewnie też? A jest jakiś taki konkretny powód, dlaczego na pana Komorowskiego? Na obecnego prezydenta? Do tej pory były. Tak? Innych tych nie widzimy. Proszę. Dzień dobry. Przepraszam, możemy pani zadać jedno pytanie? Sonda uliczna. Na kogo pani odda głos nadchodzących wyborach? Nie głosuję. Nie głosuje pani dlaczego? Właśnie nie znam, to się nie biorę. W nadchodzących wyborach prezydenckich. Na kogo panowie zagłosujecie? Macie jakieś swoje typy? Mamy siebie. Macie siebie. Aha, nie, tak poważnie. To jest anonimowe. My to anonimowe. Ogólnopolsko. To poważnie. Mamy siebie. Na halotaksi. No. Na halotaksi? No. Aha, no dobra. Nie, na Komorowskiego. Na Komorowskiego. A pan? Też na Komorowskiego? A można wiedzieć dlaczego? Tak, jakiś konkretny powód, czy... Nie ma nikogo więcej chyba, nie? Chcielibyśmy państwa się zapytać, na kogo oddacie swój głos w nadchodzących wyborach prezydenckich? Na Kukiza. Na Kukiza? Okay. A można wiedzieć czemu? No, bo jest najmądrzej mówi. Najbardziej rozsądniejszy. Dla młodych może dobrze zrobić. No. Dla młodych. Dobrze, okay, dziękujemy bardzo. Dobry, przepraszam. Sonda uliczna. Chcielibyśmy się zapytać, na kogo państwo oddacie głos w nadchodzących wyborach prezydenckich? Ja osobiście planuję na Korwin-Mikke. Na Korwin-Mikke. Ja to samo. Chcielibyśmy panu zadać pytanie, na kogo pan odda swój głos w nadchodzących wyborach prezydenckich? Nie mam zamiaru. Nie ma pan zamiaru? Aha. Chcę pani zapytać, na kogo pani odda swój głos w nadchodzących wyborach prezydenckich? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Żadnego nie typuję, bo żaden mi nie odpowiada. Ale na wybory pani idzie? No, mam nadzieję, że pójdę, że dojdę przynajmniej. Aha. No dobrze. Dziękuję bardzo. Chyba tak mi się wydaje, że będę głosowała na Komorowskiego. Na Komorowskiego, a? Na najmniejsze zło. Chcę pani zadać pytanie, na kogo pani odda głos w nadchodzących wyborach prezydenckich? Oj, to niech zostanie moim tajemnicą. Tak? Dzień dobry.
Wracam, sonda uliczna. Chcielibyśmy zadać panu pytanie, jak pan odda swój głos na wchodzących wyborach. Pierwszy raz będę głosował. Nie, no to ważna decyzja w życiu, nie? Na Kukiza chyba. Na Kukiza? No. A dlaczego? Bo on nie ma nic związanego z polityką. Jest taki... No. Niepartyjny. Ci to wszyscy wiadomo, nie? No. Chcielibyśmy panu zadać pytanie, na kogo pan odda swój głos na wchodzących wyborach. Jestem jeszcze niepełnoletni. Niepełnoletni. A jakby był pan pełnoletni, to na kogo pan zagłosował? Ma pan jakiś typ? Na pewno nie na, ani na Dudę, ani na pana Korwina. Ani na Komorowskiego. Na Komorowskiego. Ale ja się już na pana Korwina albo Kukiza. Aha. Dobrze. Dziękuję. Chciałbym panu zadać pytanie odnośnie nadchodzących wyborów prezydenckich. Na kogo pan oddał swój głos? Na wybory pan będzie szedł na pewno. Na pewno. Na pewno. A jakiś swój taki kandydat jest? Jest, ale nie, proszę, nie, to jest anonimowe. To jest anonimowe, po prostu robimy badanie ogólnopolskie. Sprawdzamy statystykę, czy ludzie pójdą do wyborów. Nie, na to na pewno pójdzie. Pójdzie pan, tak? Na pewno. A ma pan jakiegoś swojego takiego już? Tam? No już mam. Tak? A można wiedzieć kogo? Dla nas, my się i tak nie znamy, także nam jest to obojętne. Nie, raczej nie będę mówił. Raczej nie. Dobrze, dobrze, dziękuję. 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 Musimy panu zadać pytanie. No nie, nie, mamy czas teraz, spieszymy. Aha. Nazwisko prezydenta, tylko na kogo panowie zagłosują? A nie, nie wiem, nie znam prezydenta. Na Bronka! Na Bronka, okej, dziękujemy.